W dzisiejszym odcinku będę się jarał spotkanie z metalową z puszką, kilka mutantów sprzeda swoje nerki, a na koniec popcham rowerek. Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj gramy Fallout 3, bo tam gierkę zastopowałem, tak chyba na ostatni odcinek był aż 3 dni temu, tak więc dzisiaj trzeba kontynuować tą wspaniałą, jakże naprawdę fajną rozgrywkę w świecie postapokaliptycznym. Będzie to długa seria, ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale dobra, mamy misję, tak więc robimy dzisiaj misję. No więc zobaczmy co to ja mam zrobić. Tak jak wam mówiłem, teoretycznie co odcinek chciałbym poznajdywać jakąś daną rzecz, jakiś dany outpost od enklawy. Niestety wszystkie co patrzyłem są teraz daleko, na przykład tu, na przykład tutaj jest jeszcze jeden, gdzieś tu jest jeszcze jeden i tutaj jest jeszcze następny. No więc teraz niestety nie będę po prostu tego robił, ale musimy się udać do biblioteki w Arlington, jako misję poboczną robimy. Znowu pomoc danej jakiejś tam osobie, już zapomniałem jak się nawet ona nazywa, aczkolwiek to nie ma znaczenia, no bo jednak już idziemy teraz prosto idziemy już walczyć, prosto idziemy robić misję. Zobaczymy, ja jak zawsze w lubię tutaj uwielbiam grać oczywiście w tą gierkę, dla mnie to jest wielka przyjemność, mam nadzieję, że oglądanie tej gierki również jest dla was przyjemnością, no bo po to robię gameplaye, żeby jakoś ulepszyć wam ten dzień, tak jak sama nazwa wskazuje, optymistycznie, no to optymistycznie ma być i mamy być fajnie nastawieni, nieważne co się stało, no tam są wyjątki. Ale nie o tym teraz mówić, teraz mamy się udać do, o, no proszę metro, mamy się udać mniej więcej gdzieś tam, czyli teoretycznie trzeba będzie iść metrem, tak mi się chociaż wydaje, no więc idziemy. A, mogę od razu do stacji Marigold dojść, Marigold. Ale dobra, i jednak poszedłem na piechotę. Zobaczmy tylko mapę lokalną. Mapa okolicy. Tak, tu mi pisze, że mam wyjść. Dzięki, wiesz. Zobaczmy, tam jeszcze nie byłem. No więc tam idziemy. Tu, w dół, tu, w lewo. Dobra, idziemy. Idziemy tam, gdzie my nie byli. Może dojdziemy do RDN-u, a może dojdziemy do tego miasta na dole. Do biblioteki. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw. Najlepiej co jakiś czas sprawdzać. Wrogów nie ma. A jednak są. What the? Chyba została. What? Nie pal mnie! Już ci głowę odrąbałem. Nie ma nic ciekawego, idziemy. Co to było? Czy nam się bać? Tu i ciągle prosto idziemy. Tam jeszcze nie byłem. Dobra. Ciągle prosto. Chyba, że nie ma już tam dojścia. No to niestety będzie klopsik. To nie zmienia faktu, że zawsze można sobie dodatkowo dołożyć trochę drogi i sobie pójść gdzieś tam. A tak, mrówki tutaj padły. Nie wiem, czy to jest wyjście. Prawdopodobnie tak. O nie! Poszło. I jeszcze jedna. Czemu strzelam w odłok? Dawaj mi tu głowę. Chodź tu. Zbugowałem mróweczkę. Nie chcę się ruszyć. Idziemy dalej. To jest wyjście. O nic się założę. O nic się założę. Tylko którą stronę ja w końcu pójdę? Gdzieś tam. Obstawiam, że idę dobrą stronę. I mam nadzieję, że to naprawdę jest wyjście. Chwila prawdy. Do czego? Tak to się robi. Jesteśmy w środku zabudowania, co nie zmienia faktu, że... What the... Kto tu się strzela?
Co to było? Słuchawki mi nie chcą chwycić. Nie, walić to już. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Dobra. Dobra, nie, no musimy coś im zrobić, bo zaczynam się bać. Karabin szturmowy, dawać. Dawać szturmiaka. Tam ktoś jest, tam ktoś jest. Idziemy. What the? Głowo! Jest! A paladyn bractwa stali, znalazłem brotherhood. Czemu mi sławki teraz nie działają? Why? No, zginął. Dawaj pancerz, dawaj pancerz. Skąd miałem wiedzieć, że trzeba tu się przeszkolić? Co za gówno. Pomógłbym... Wow, coś we mnie... Super Mutant! Yeah! Szybkie przeładowanie. Macie może coś interesującego? Dawać. Ejmo zawsze się przyda. Karabin już nie, bo tyle mam tych myśliwskich, że... Ludzie święci, co to jest? Nie wiem, czy widzieliście. Na początku zrobiłem taki fajny wstępik. I tak teraz to będzie wyglądać. Czemu ja myślałem, że to jest enklawa? To jest jednak Bractwo Stali, ale... Zapomniałem, że tu się trzeba pierw ich nauczyć nosić to główienko jedno. Ach. A ja już taki optymistyczny za... What the? Ten, co strzela tą bazuką... Ile tutaj jest mutantów? Dupło? Chodź tu. Punkt dla bractwa. Dobra, ziom. Czemu nie mogę z tobą gadać? Yeah! Musimy ruszać przed siebie. Ja chcę do was dołączyć! Ja chcę do was dołączyć! Przeprowadzaliśmy właśnie ćwiczenia szkoleniowe z jednym z nowicjuszy, gdy zaatakowały supermutanty. Widzieliśmy, jak ucieka do budynku przed nami w trakcie ataku. Ale nim udało nam się z nim połączyć, zostaliśmy zepchnięci. Teraz, gdy oczyściliśmy teren, możemy ruszać i spróbować odbić rekruta. Macie taki pancerz, że się jeszcze martwicie? Typowe. Wy, psy z pustkowi, nie macie honoru. Nie, ja nie, ja chcę do was dojść. Szkolenie, które przeszedł, powinno go nauczyć. Że gdy staje naprzeciw przeważających sił wroga, najlepiej... Podejrzewam, że zajął pozycję w tym budynku, ale rekrut długo nie wytrzyma, mając przeciw... Dobra. Doskonale. Będziemy powoli posuwać się naprzód, aż trafimy na mutanty i oczyścimy. Gdy obszar będzie pod naszą kontrolą, utrzymamy pozycję, a ty wejdziesz i odbijesz nowicjusza. Potem ewakuujecie... Dobra. Zapłatę otrzymasz, gdy nowicjusz... Ja nie chcę zapłaty, ja chcę do was dojść, ja chcę być wreszcie w bractwie. Ja kocham być w bractwie, po prostu. Dobra, ziom. Ej, gdzie ty idziesz? Decyduj się! Czekajcie. Zadania. Nic tu nie ma, a... W jakimś budynku się skrył. Tylko w którym? Ja nie jestem najemnikiem, ziom. Jak miało tak wygląda. Tam na pewno nie, no to idziemy w tamtą stronę, dobra. Broń muszę zmienić na jakąś bardziej celną. Karabin myśliwski, a może być. Amunicji mam mało, ale starczy. Na super mutanty. Ach, co to za problem. Nie, dobra, musimy odnaleźć tego ich typka. Musimy, ja chcę do bractwa dojść, nie ma bata. Ja i bractwo to tak jak... Ogień i ogień. Wiem, że mało sensu, aczkolwiek tak jest.
Ten się już chyba tu zabarykadował na stałe. What the... W tym budynku raczej są. Wow, dużo tych mutantów. Ktoś mnie zauważył. Tak się gra! Przy okazji za oknem piękna wiosna. Wreszcie wiosna. Cóż za wiosna! Wiosna oczekiwana kwadryliony lat. Wreszcie do nas przybyła. Yeah, boom headshot! Boom headshot! Dawaj hecha, dawaj hecha. Jeszcze jedno życie. Jeszcze jedno życie miał. Nie, nie będę z siebie robił głupka. Mniej śpiewania, więcej grania, więcej gadania o grach, więcej skupienia. I wszystko nagle idzie do góry. Ale ja szukam tego głupiego typa od nich. Gdzie ten gnój mógł się skryć? Teoretycznie on powinien być... Wschód, tak. Fajnie, że odnalazłem wschód miasta. Dużo mi to mówi. No normalnie... Eureka, no. Eureka, odnalazłem wschód miasta. O, patrzcie. Tam chodził mutant. Ha, nie zobaczył mnie. Zawsze warto oglądać więcej rzeczy. Po prostu chodzić, 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 ciągle chodzić. I wtedy się opłaca. Dobra, amunicja już mi się zwróciła, nawet mam jeszcze więcej. Tu jakaś skrzynka nawet. Głupienko. Granady! On też rzuca granata! Co za gnój! Nie rozwadziło go na kawałki! Nie trafił się! Trafiłem. Jeszcze jeden strzał. Przepiękny strzał! Like a steel girl! Yo! Wiem, że te skrzynki można ten, ale... Mnie bardziej obchodzą te przepiękne mutanty. Teraz pytanie, skoro ktoś, kto jest w bractwie, męczy się z takimi małymi, głupimi, nubowskimi wręcz, naprawdę słabymi wrogami, jakimi są super nuby mutanty, a ja nie jestem w bractwie i ich pokonuję ich na dwa strzały, to jest tu jakaś sprawiedliwość. To ja chcę być w bractwie, nawet jeśli miałbym popchać ten rowerek. Tak nie może być. Tak nie może być. Never. Gdzie ten gnój się mógł skryć, no? What the hell? Dane, mapa okolicy. Metro. Tam mi coś się pokazało. Co to jest? Zadania. Ja mam bibliotekę tutaj zrobioną. Cóż. Ale interesujący odcinek, naprawdę. Nie, zablokowali mi przejście! I tego nie lubię w tej grze. Jedna, jedyna rzecz. Że przejścia są zablokowane. O, drzwi, może tam jest ten gnój. Wejście. To coś oznacza. Chwila prawdy, czy będą wrogowie? Nie ma wrogów. A jednak są. Witamy, pam, pu, 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 pu. Nie można używać caps locka. Co za gra? Nie, nie, zaczyna się wojna, ale co tam, caps lock? Caps locka się nie używa, jest wojna. What the? Nie tego się tu spodziewałem. Myślałem, że będą mutanty. Albo ten typek z bractwa. Ale nie roboty! Nie lubię ich. Po prostu ich nie lubię. Złom, tak, złom. Złom to ty cały jesteś robocie, a nie... Tutaj i tak nic nie znajdę. Otwierać. I jeszcze... O, nie będzie szczelania. Tu też nie ma przejścia. Tu też nie. No to wracamy. Wrócimy środkiem. Tylko gdzie ten gnój może być?
Zidentyfikowano, nie, nikt nie zidentyfikowano. Ej, gdzie on był? Tak, wiem, i po co do mnie strzelacie? To jest niezgodne z prawem. Czy wszystkie te budynki muszą mieć 50 kwadrylionów pięter i... nigdy się nie da wejść na samą górę? Robot. Jest odcinek. Jak macie jakieś do mnie pytania, można zrobić serię question and answer, Q&A. To nie zmienia fakturze. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie śmiało, ja będę odpowiadał. Ja lubię mieć pytania, można dodatkowo o czymś się rozpowiedzieć. Kto wie? Mogę się tego durnego bractwa generała, nie wiem jak tego typka nazwać. O, 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 archiwa, może tu będzie ten typek. Tego typka po prostu zapytać, gdzie ten noob się mógł skryć. Tam takie bieganie, no to... No, amunicję mogę zbierać od samego początku, to fakt. Terminal pracownika. Chińska armia, podręcznik sił specjalnych. Uuu, koreańska armia, wojna się zaczyna. Sprzęt, chemia. Tada, skradanie. No tak, w Chinach to nic innego nie robią. Otwórz drzwi. Dobra. Tu też otwórz drzwi. Ała. A, ale personę, ja. Robot, robot. Boom. Boom. Miało być krytyczne. Jeszcze jeden był z tyłu. Widziałem, jak mu się świeciła ta głupia dynka. What the? Nie! Dlaczego ten gnój? Z nim się nie da grać! Ale mam za to super granaty! Sprzęt, uzbrojenie. A teraz co robo mózgu? Podskoczysz mi, ja mam granaty i M. Nie, nie o to chodziło. Ojo! Żem dostał mocno! Czy to mu nic nie zrobiło? Czy ja jestem ślepy? Brażenia. Co jeszcze? Dawać mi tu, dawać mi tu. Steampaka, no. Dobra. Ciałko obrotowe, yeah baby. O, rozpieprzyło go. No i, no i po to wziąłem ten granat, no. No to było oczywiste, że to będzie dobrze działać. Ale i tak się wolę uleczyć. Ja się boję. Nie, zmieniamy, nie będę tego tej jakże wspaniałej broni używał przeciwko nubowskim protokonom. Co tam tak zrobiło się czerwone? Nie, escape! Protektoron! Strzelać mu w ten łeb! Metalowa puszka! Yeah, dwa strzały i już dead. Nie, ktoś mi pisze na Skype'ie! No, zapomniałem wyłączyć, hańba! Znając życie, jak pewnie któryś z was właśnie sprawdził Skype'a. O, nic się dało, że... Ej, tak się gra! Ja szukam dalej tego debilka. Nie, no puste jest, po co ja otwieram pustą szafkę. Pancerz zwiadowcy. Apteczka, zawsze toś. Skrzynka na narzędzia, narzędzia, narzędzia. Waga jedna nic nie daje, niepotrzebne mi to. Chyba źle poszedłem. Czy jest tu jakieś, są drzwi tu są, czy coś, nie ma nic. No, kupa. Nie ma nic. A to gnojostwo jedno. Tak nie powinno być, w każdym budynku zawsze powinno coś być. I tyle. A u kibel? Nie, tam też na pewno nic nie będzie. A on co, tutaj się teleportował? Tracę na was amunicję tylko. Co to jest? 3 doświadczenia. Co to ma być? 80 powinni mi dawać. Nuka cola? Nie, nie mam już. Jestem zapełniony jak nie wiem co. I muszę się wrócić, bo tu nic nie ma.
Ach, dane, mapa okolicy. Czemu tu nie ma bractwa nigdzie? Aha, czyli tam idę. Ja chyba stamtąd przyszedłem. No, raczej tak. No cóż, wracamy się. To jest to samo wejście, Lop Enterprises, Lop... No tak. Dobra, no to jednak wracamy. Klopsik! Klopsik z tego wyszedł. Wschodnie skrzyd... archiwa... archiwa... Nie no, byłem w archiwach, no więc nie, nic z tego nie będzie. Czyli ten gnój się tu nie skrył jednak. A to gnój jeden. Tyle chodzenia. Trzeba mu coś zrobić. Nie, się znowu zgubię. Tam o. Czyli tam o. What the hell? No, po co ja V teraz kliknąłem? Teraz to już nie musiało. Ale ładnie wygląda. Tu innych wejść nigdzie nie ma. O, wschodnie skrzydło. Ej, może on tam będzie. Jednak muszę jednak chyba dojść wszędzie. Chyba tak. Kto wie, co tam można spotkać. Tak, tu wschodnie skrzydło. Nie, archiwa. Gdzie to wschodnie skrzydło było? Ja ślepy jestem. O, tam. Trzeba zobaczyć. Nie, to było tu, gdzie są te drzwi kupie zamknięte. Czyli ten gnój musi tam być. On się po prostu zabarykadował jak jakiś nubek. Po prostu. Pomyślmy, raczej będę musiał tędy przejść aż dotąd. Tak mi się chociaż wydaje. Dla pewności, tak. Dobra. Ej, tak się boję. Czekajcie, tu jest jeszcze coś. No, nie mogę przeskoczyć. Ale głupio. To wstyd. Wreszcie się wiosna zaczęła. Jestem chyba w kiblach. No właśnie. Whisky. Co robisz w kiblu? A nic, piję whisky. Czy tu zawsze musi być jakaś blokada? Wracamy do punktu wyjścia. I musimy przejść przez te rozwalone stropy. Strofy, tak. Dobra. Chyba tędy. Jestem bliżej niż dalej, a tam coś ładnego niebieskiego się świeciło. Zobaczymy. Strzelaj, no z takiego bliska nie trafić, no cio. Amunicja zawsze się przyda. Co to jest to niebieskie dziwnie świecące się? Nie, robo mózg, no! Nuka Cola Quantum! Co to ma być? Fajnie, masz głupi program, może bym cię tak przeprogramował. No! Czemu krytyczne trafienie, jak on ma jeden pasek życia? To jest no sense, no. I złe miejsce, tam był kosz na śmieci. O, coś tam jest. Wow, ktoś wywalił kolę do papieru. Wow. Jak tak można? Chwila prawdy, czy dobrze poszedł? Jej, dobra. Wschodnie skrzydło. Teoretycznie ja tam to coś wziąłem za barykadę. Może on tu naprawdę się skrył? Teddy Bear, mam misia! Ja go kojarzę, tego misia. Dobra, nie będę czytał. Ja chciałem akurat wyłączyć wieżyczki. Ups. Enterprises, czyli tu też jest wyjście. Wow. Fajny budynek. To nie zmienia faktu, że tego typka i tak tu raczej nie będzie. Bo się miał skryć przed... Nie, nie, nie przestawię się, proszę cię. Nie. No. No.
Tam jest wyjście, nie tu. Wals, pyp. Za dużo. Ej, tam było, o w mordę. Tam było niebieska ten, tam był typek, tam jest on. Muszę go odnaleźć. Nie ma bata. Spadaj, głupi robo, mózg. Tam był. Widziałem go. Ja nie mogłem się przewidzieć. What the? Jak mi się przewidziało, to ja się zabiję normalnie, no. Widziałem niebieską kreskę. No, dlaczego tu jest tyle tych głupich robokosmosów? Amunicję mi zcięło. No chyba mi się przewidziało, no nie wierzę, no. Chyba, że już go zabili. Był dobrym chłopcem. To jest niemożliwe. Jednak tu klopsik. No. Są na górze. Czyli muszę wejść na górę. Dobra, dobra, wiem, że mi coś zrobili, no. Czuję to. Nie wiem, mi się jakoś... Musiałem się chyba przewidzieć, ale... Widziałem niebieską kreskę. Zobaczę później, jak będę odtwarzał ten filmik. Czy tam widać, czy to nie widać. Wow, może nie ten. Hop. Ach. Tyle jest schodów na górę, a żadne nie prowadzą dobrze. Dobra, wezmę tego steampacka, już, spokojnie. A, chemia... steampack. Może ja jestem po prostu śpiący. Otwórz szafa, wow, nabój, wow, chiński pistolet, wow. Nie mieli co tutaj dać, naprawdę, no. Yeah. I do roboty. Musi być teraz... A nie udało się. Nie jestem wrogiem. Czy ja się nie trafiłem? Czy to był szar? Ja i... pudło? No. Idziemy, dobra, idziemy na górę. Chyba już go albo zabili, albo jestem ślepy. Chociaż z drugiej strony, ten typek mówił, że on się chroni przed supermutantami, a nie przed głupimi robotami. No to jest żart, no to już jest, musi być żart, no nie, no bez przesady, ludzie święci. Wychodzi na to, że nic tu nie było. Ale klops. Tyle chodzenia, tyle biegania. I nagle... Ej. Pan wyrwi flag! Nie kojarzycie go, bo akurat wtedy jak z nim walczyłem i zginąłem kilka razy, bo wali plazmą jak jakiś debil. To ten odcinek uległ zniszczeniu. Ale teraz jestem lepszy. Teraz to ja muszę z nim wygrać. Nie ma bata. Psycho, odlot, nuka cola, mentaty, uzbrojenie. Boję się. Nie. Co ja zrobiłem? Jak on walnie plazmą, to jest problem. Krycie! Zmieniaj to! A co ja robię? 39 wale tym. Ciałkiem obrotowym. Dobra. Kurde za Spartę! Poszło łatwiej niż mogłem się to z tego spodziewać. A nie!
To już czytałem, jak się ewakuować. Ale patrzcie, mimo że misje tutaj jednak to nie było to miejsce, to jednak wiedzieliśmy tak naprawdę fajne rzeczy. Mi się akurat podobało takie chodzenie i strzelanie. Naprawdę, naprawdę. Mi się podobało. Każdy woli co innego, ale mi się podobało. No tak, granat zawsze musi coś ważyć. Tutaj widać pewnie prezes. O, apteczka. Ale klopsik. Szaf. Nie mam umiejętności. A coś tu musiał mieć. No musiał coś tu mieć. Nie każdy typek chowa jakieś takie rzeczy. Nie, nie ma nic, nie ma bata. Szkoda, strasznie szkoda. Niestety, jak sami już widzicie... nie spodziewałem się, aby tu coś było. Zawsze coś! O, ale wbiłem sobie poziom! I to się liczy! Tak więc, dobra, robimy sobie broń lekka. Medycyna. Naprawa. Nauki ścisłe. Nie. Otwieranie zamków. I tak by się przydało nowa. Dobra, no to czytamy. Co tu jest? Mała liga. Nie, lata spędzę. Nie. Bla 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 bla. Czyli 10% nawet się opłaca. No czemu to wiem? Nie. O! Fajna rzecz, aczkolwiek... o wiele lepsze jest to. No więc, drodzy widzowie, teraz trzeba tylko stąd wyjść. To nie będzie łatwe. Mam nadzieję, że będzie trudne. Bo chciałbym tego typka znaleźć, niestety nic z tego nie będzie. Ale znaleźliśmy Bractwo Stali. Teraz jakbym tylko jeszcze mi się udało znaleźć, żeby jakoś do nich dojść, żeby być jednym z nich, ewentualnie znaleźć enklawy i ich rozdupcić, no i sobie wziąć ich rzeczy. No ale jednak to nie będzie to samo. Nie będzie to samo. Tam był mały, głupi robomózg, więc tam lepiej nie chodzić. Nie. Idziemy dalej. Już na pamięć prawie znam całą tą drogę. Wyjście jest tam. I tam. Ta-da! Już noc jak, robiło się ciemno. Ale odcinek według mnie był naprawdę fajny. Interesujący, aczkolwiek chciałem zrobić jakąś misję. I zamiast enklawy znaleźliśmy przewspaniałe... Bractwo Stali, które jest tak naprawdę według mnie nawet jeszcze fajniejsze. Chociaż według pancerza, no bo jednak... chyba na opakowaniu do gry jest właśnie typek z Bractwa. Ja zawsze jakiś miałem sentyment do nich. Zawsze lubiałem ich znaleźć, zawsze lubiałem ich szukać. Znaleźć ich pancerz i wtedy wyglądać na takiego twardziela prawdziwego. Ja więc się bardzo cieszę z tego powodu, z tego odcinka. I mam nadzieję, że wam się podobało, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że było fajnie. Oczywiście życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie równie dobry, a nawet lepszy. Cześć, do zobaczenia!